Jeżeli czysta wódka już nie wchodzi, to pora na szociki! Siemanko z nieprzeciętnego baru El Cocktail. Ja to oczywiście wasz ulubiony łysy, a dzisiaj zapraszam was, no właśnie na co was zapraszam. No nie jest to jakiś specjalny odcinek, nie jest to odcinek sztosowych koktajli. Mam nadzieję, że to jest jeden z wielu różnych odcinków o barze, o drineczkach i o koktajlach. A dzisiaj postanowiłem spełnić waszą prośbę i nagrać odcinek o szotach, szocikach, wariacikach, który każdy z nas uwielbia. Oczywiście najpierw chciałbym rzucić trochę światła dziennego na historię, bo jakżeby inaczej. Ale co dla was zapewne ważniejsze, zrobić 4 receptury na przepyszne szoty, które wręcz odbywają sensualny stosunek z naszym podniebieniem. I co? Można metaforycznie powiedzieć rucha w mordę? Jeżeli chodzi o historię picia drinków na szoty, to kto był pierwszy, ten był pierwszy. No, nie wiadomo. Natomiast cały boom zaczął się w latach 50. i 60. XX wieku, kiedy to ludzie czy świat zaczął się ogarniać na nowo i nikomu wtedy w głowie nie było delektowanie się jakimś przepysznym, wytrawnym koktajlem czy też 15-letnią whisky. Nie, chodziło o to po prostu, żeby się porządnie narąbać. I wtedy właśnie rynek zdominowała woda, alkohol tani, dostępny, no i oczywiście procentowy. Plan był prosty. Bawmy się tak, jakby jutra miało nie być, bo mordo, to jest możliwe. Dlatego też w barach najczęstszym napastnikiem była wódeczka, a jej przybocznym czy też skrzydłowym asystującym różnej maści środki odurzające. Co to były za czasy? Znaczy chciałem powiedzieć, co to były za złe czasy? Tak chciałem powiedzieć. A jak wiadomo, wódeczka na szoty to rozwiązanie zarezerwowane tylko i wyłącznie dla doświadczonych mędrców, a nie dla bandy małolatów, którzy szybko się upiją, obrzygają ci bar i będzie po zabawie, ty też nie zarobisz. Dlatego też pomyślano, żeby jednego drinka rozlewać na kilka szocików, co nie jest za mocne, jest bardzo towarzyskie, bo umówmy się, że jak mamy 4 szoty, to się nigdy na 4 szotach nie kończy, bo najpierw zamawiała Ania, potem ja, potem Marek, na końcu, gdzie jest Błażej? No, pieprzony sęp, znowu poszedł, żeby nie płacić. Bo wtedy tak wielce popularne stały się szociki niebieskie kamikadze, czyli szoty na wódeczce z dodatkiem likieru Blue Curaçao. Nie kukaracza, nie kurakało, tylko curaçao. Znaczy nie, też nie curaçao. Curaçao. O, coś w tym stylu. Czyli likier, który powstaje z gorzkich skórek pomarańczy odmiany Laracha z właśnie wyspy Curaçao. Curaçao. Jakoś tak. Z dodatkiem niebieskiego barwnika, żeby było przyjemnie. I oczywiście nie jest to zły smak i nie jest to zły drink. Mam to szczęście, że nie mam problemu, żeby zrobić ci mojito, Sex on the Beach czy właśnie niebieskie kamikadze. Aczkolwiek smutne jest to, że jest pewna grupa barmanów, którzy nie będą marnowali swoich sił i swoich rączek na zbyt prostackie drinki. Na całe szczęście ich bardzo szybko weryfikuje życie oraz mefedron. Była teoria, teraz czas na praktykę, a ja zapraszam was do obejrzenia 4 różnych wariantów szocików, ale zostańcie ze mną do samego końca, ponieważ na koniec mam dla was garść porad, które pozwolą wam robić najlepsze szoty w mieście albo w domu, jak kto woli. Moi drodzy, w pierwszej kolejności robimy proste szoty, oczywiście na wódeczce. Także bierzemy nasz shaker i wlewamy po kolei 40 ml wódeczki, 30 ml soku z cytryny, 20 ml likieru truskawkowego, 'i musimy to delikatnie zbalansować, 10 ml syropu cukrowego. Shaker oczywiście uzupełniamy lodem, a całość wstrząsamy. Naszą gotową mieszankę przelewamy do schłodzonych kieliszków.
przepiękny, apetyczny kolor, trochę różowy, niby trochę babski, ale w środku naprawdę drzemie niezła moc. Od razu zobaczymy może jak smakują. Po prostu wyśmienite. Lecimy dalej. Propozycja numer 2 to oczywiście szociki na moim ulubionym alkoholu, którym jest gin. I moim zdaniem jest to najlepszy alkohol do mieszania drinków, koktajli i szocików. Ma cytrusy, ma gorycz, ma zioła, ma po prostu kurde wszystko. Słodycz też ma. Lecimy. Do shakera wlewamy po kolei 40 ml ginu. ml soku z cytryny. 20 ml włoskiego aperitivo. Oraz 10 ml likieru maraschino. Shaker oczywiście uzupełniamy lodem. Całość przelewamy, zamykamy shaker i wstrząsamy. Naszą mieszankę oczywiście przelewamy do schłodzonych szocików. Kolor jakby już taki pomarańczowy, taka sycylijska pomarańcza bym powiedział. I szoty numer 2 gotowe. Patrzymy jak smakują. Wyśmienite, wytrawne, słodko-kwaśne, goryczkowe. Świetne. Wersja numer 3 to oczywiście piracki rum i trochę bardziej karaibskie smaki. Bierzemy shaker, oczywiście miarkę. Wlewamy 40 ml rumu. Do tego 30 ml soku z cytryny. 20 ml syropu marakuja wanilia. I żeby nadać odrobinę charakteru, takiego włoskiego charakteru, 10 ml słodkiego czerwonego wermutu. Całość naturalnie będziemy wstrząsać. Bierzemy lód, przelewamy i wstrząsamy. Naszą mieszankę oczywiście przelewamy do szocików, bo robimy szociki. 4 zmrożone. Tutaj już bardziej kremowa konsystencja. Aż ślinka cieknie, jak sobie pomyślę o tej marakui połączonej z rumem. I proszę bardzo, wersja numer 3 jest gotowa. A sprawdzimy, jak smakuje. Ha, 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 moi drodzy. Orzeźwiające, pirackie, tropikalne. Nic więcej nie potrzeba. Czwarta propozycja to szociki z bourbonem w niekoniecznie oczywistym połączeniu. Wlewałem po kolei 40 ml bourbonu. 30 ml soku z cytryny. 20 ml syropu cukrowego, czyli najprawdziwsza uniwersalna receptura na sauera oraz na proste szociki. Ale dodajemy jeszcze kilka plasterków zielonego ogórka oraz kilka liści mięty pieprzowej. Shaker uzupełniamy lodem. Całość przelewamy. Zamykamy i wstrząsamy. Żadna filozofia. Naszą mieszankę oczywiście przelewamy do szocików. Tutaj rekomenduję technikę podwójnego cedzenia, żeby te kawałki ogórka oraz mięty
za bardzo nam nie przeszkadzały. Troszeczkę dłużej to trwa, ale będzie warto. I szoty numer 4 są gotowe. Powiem wam, jak smakują, żeby was zachęcić. Ha! Nie dość, że czujemy bourbon, to jeszcze jest piekielnie ogromne orzeźwienie. Dzięki wielkie, kochani, za waszą uwagę. Ja jeszcze się nie żegnam, a przekazuję obiecanych kilka porad. Przede wszystkim uniwersalna receptura na szociki, tak samo zresztą jak na drinki typu sour, to jest 4-3-2. 4 części mocnego alkoholu, 3 części soku z cytryny oraz 2 części syropu. Jeżeli chcecie dodać likieru, to pamiętajcie, że nie jest aż tak słodki, więc trzeba go dodać troszeczkę więcej. Pamiętajcie też, że szoty to sprawa szybka, więc nie dodawajcie tam 18 składników, bo nikomu się nie będzie chciało czekać tyle na swoje pyszne szociki. Kolejna sprawa. Recepturę możecie modyfikować, to jest tylko, że tak powiem, podstawa, więc pamiętajcie, jeżeli używacie czegoś kwaśnego, gorzkiego, wytrawnego, cierpkiego czy słodkiego, żeby zbalansować recepturę, czyli wcześniej też ją sprawdzić. Mam nadzieję, że to wam się przyda i będziecie mogli robić przepyszne szoty, jakie tam sobie lubicie. Dziękuję bardzo za waszą uwagę ponownie. Dajcie znać, czy wam się podobało, to oczywiście będę wrzucał więcej takich filmików. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi recepturami na szociki, to nic wam nie stoi na przeszkodzie, wystarczy wrzucić komentarz. Trzymajcie się ramy i do następnego wieszania.